Obejrzyjmy, robię rzeczy, których nienawidzę przez cały dzień. Ja chcę się dowiedzieć, kurwa, czego ona nie lubi. Ja pierdolę, to jest sztucznie fajne. To jest takie, dawaj teraz! Na paluszkach! She's just like me! Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika, a w dzisiejszym odcinku będę robiła rzeczy, których nienawidzę. Czyli robiła filmiki. Dzisiaj będę trochę przełamywała swoje bariery. Nienawidzę wchodzić do zimnej wody, a dzisiaj na przykład planuję wejść do wanny z lodem. Ja nie wierzę, nie mam mowy, że ona to zrobi, no przecież to jest... Ja uważam, że ona nie jest taka szalona. To wany z lodem. Nienawidzę ostrego jedzenia i wiele... Chuj w to wszystko. Jak tak można, kurwa, powiedzieć nawet? Przecież wiadomo, że każdy normalny człowiek zawsze pod ręką jest przygotowany z ostrymi ssami. Zawsze! Przygotowany w razie potrzeby. A ona co? Brakuje mi tu czegoś. Witajcie na moim kanale, ja jestem Weronika. W dzisiejszym odcinku będę robiła rzeczy, których nienawidzę. Zdecydowałam się, żeby nagram taki odcinek, ponieważ takiego odcinka jeszcze nie było na moim kanale. I dzisiaj będę trochę przełamywała swoje bariery. Planuję wejść do wanny z lodem. Nienawidzę ostrego jedzenia i wiele, wiele innych. Takie odcinki. Kupujcie moje koszulki! Proszę! Proszę, jestem jak wy, jestem jak wy! Nienawidzę autobusu! A, biedaki, biedaki! Ja jeżdżę, kurwa, samochodem za 1 000 000 złotych! Nienawidzę. Dobra, posłuchajmy, o co chodzi. Jeżeli chodzi o pierwszą aktywność, to będzie to jazda autobusem. Ale dlaczego jej nienawidzę? Bo zawsze mi autobus przejeżdżał totalnie przed nosem. A ja znam rozwiązanie w ogóle tego problemu też. Wiem, jak można zaradzić temu totalnie. Można przyjść na czas. Teraz się już nie spóźnię, bo jestem 6 minut przed czasem. Nie. To, ale wow. Myślicie, że jakiś asystent musiał to ogarniać? Ja myślę, że jakiś asystent miał pracę taką. Znaleźć trasę, która będzie mało obłożona. No nie jechałam autobusem takim miejskim. Myślę, że już z 2 lata, jak nie więcej. Zazwyczaj było mnóstwo ludzi, się też nie mieściliśmy w tym autobusie. Ona po prostu nienawidzi tego, co robi. Zobaczcie na nią. Ona po prostu siedzi i... nienawidzi tego, co robi. Nic nie musisz zrobić, tylko przechodzisz na przystaneczkę i nic. Autobusy wcale są takie złe. Wow. Auto, wiecie co, w sumie? No, może jednak nie jest tak źle być biedakiem. Ej, brakuje mi tutaj, żeby powiedziała takie, no w sumie autobusem to jest jak z szoferem jeździć. Coś takiego. Zrobię jakieś zdrowe soczki z takich warzyw albo jakieś sałaty, wszystko tam zmiksuję i zobaczymy, jak to będzie smakowało. Pieczarki, nienawidzę pieczarek. To nie będzie dobry dzień. Kolejną rzecz. Ona nie jest człowiekiem. Ona nie jest człowiekiem. Ona nie lubi pieczarek. Czofan. Nie lubi ostrego. Ja nienawidzę makowca. Wszystko co z makiem. Oj, Verso, wybieraj ostrożnie, bo nie wiesz, z kim jest planowana kolejna współpraca gastronomiczna. Uważaj. Z taką pewnością bierzesz... delikates ser pleśniowy mix, a może za rok pojawi się pleśń ekipy. Pleśń ekipy? Strzela w ustach. Łatwo Marcin na długie. Przetestujemy Marcin, zobaczymy, czy będę je lubić, czy będę je nienawidzić. Zobaczymy, już się nie mogę doczekać. No i oczywiście, czego nienawidzę, to stać w kolejkach. Wiadomo. Bardzo się wkurzam, jak stoję w kolejkach długich i tracę czas, bo nienawidzę marnować czasu. Proszę bardzo, może pan tutaj sobie stać. Jestem jak wy, zobaczcie. Proszę. Jestem miła. Nagraj to. Nagraj to, jak jestem miła. Nagrywaj to, jak jestem miła. Wiecie, co jest gorsze od samej jazdy autobusem? To, że jak idziesz na zakupy i masz fez dużo rzeczy, to później musisz wracać z tym autobusem i to wszystko targać ze sobą. Nie wierzę w to, że... Nie wierzę, no kurwa, ona musi... Ja, ona musi w ogóle potem wracać z tym, albo tym... No, kochani, nienawidzę tego dnia, kiedy wsiadam do złego autobusu. Też nie wiem w jaki sposób. I potem przejeżdża po mnie Karol Wiśniewski. Nienawidzę tych dni. Boże, jak ja nienawidzę tego, jak Linkar podjeżdża do mnie.
Podjeżdża po mnie Lin Car i mówi: witam, to ja, Karol Freeze, K1 Freeze. Nie skręcił, jechał tam cały czas prosto. Autobus jechał. Autobus, po prostu on, siedliśmy, on jechał. Teraz zrobię sobie sok z selera naciowego, szpinaku, nie to taka, taki zdrowy soczek, pietruszki. To po prostu będzie niedobre, nawet jak ktoś lubi. Próbujemy. Jest szpinak, seler naciowy i melon. I pietruszka. Zdrowo, zdrowo bardzo. Zmiksowane smakuje lepiej niż jakbym miała zjeść te wszystkie rzeczy osobno. Tak, no jakbyś miała zjeść osobno na przykład pietruszkę po prostu wpierdać tak surową, to pewnie tak. Ale że nie smakowałoby tak, nie smakowałoby jej jedząc sam szpinak, pierdolenie. Nie ma opcji. Szpinak surowy jest dobry. Jesz i to po prostu ci smakuje świeżo i smacznie. Żeby się te produkty nie zmarnowały, to spróbuję jeszcze ten sok z jabłkiem. Może będzie trochę lepszy. O, widzicie te warstwy? Pysznie. Ale to niepozornie. Wygląda to tak, jakby te rzeczy miały być dobre. Ale ja szczerze przyznam, nienawidzę maku, bakali, rodzynek, migdałów itd., itd. Ja się czuję, jakbym robota oglądał. Nie wiem, kurwa. Dziwnie się czuję. Jakby robot wygenerował listę losowych ja rzeczy. Jeszcze koperku tam brakuje. Blech. Uncanny Valley. Wielki test płatków Marcina Dubiela. Czy uratują? Czy płatki Marcina Dubiela uratują? Żeby nie było, najpierw płatki, później mleko. Dobra, a można anulować jej grzech jeden lub dwa. Można jej odjąć tam przewinienie. Przynajmniej jedną rzecz dobrze powiedziała. Najpierw się mleko dodaje, kurwa. Ale wiecie co, mi przypominają takie chrupki jakieś, bo takie kukurydziane, jak się je dotykało językiem, to się sklejało do siebie. O kurwa, płatki śniadaniowe smakują jak przypominają flipsy? Damn. Jedziemy teraz do klubu studio, tam będzie rozdanie nagród dla najlepszego montażysty. No a jako, że ja dzisiaj robię rzeczy, których nienawidzę, to oczywiście nie siądę sobie w pierwszym rzędzie, żeby wszystko widzieć. Siądę w ostatnim i prawie pewnie nic nie będę widziała. Nienawidzę, kiedy muszę usiąść nie w pierwszym rzędzie. Nienawidzę tego. Nienawidzę stać w kolejkach. Nienawidzę siedzieć nie w pierwszym rzędzie. Siądę w ostatnim rzędzie. A, czekajcie, co oni sami sobie dają te nagrody, czy co to się kurwa tutaj stało? Co to kurwa jest? Co jest? Co jest? Co to jest za event? Rozdanie nagród dla najlepszego montażysty, to jest jedyna zapłata, jaką daje montażyście. Co jest kurwa? No, rozdanie nagród dla najlepszego montażysty ekipy to jest kurwa owocowe czwartki S. Event. To jest takie... Naprawdę zasłużyłeś na to. Twoja praca jest doceniana. Gdzie Milosa? Gdzie jest krzesło dla Milosa? Ej, jak w The Office. Kurwa, rafineria tak. To jest dosłownie jak odcinek... To jest jakbyśmy śledzili Michaela Scotta, który opowiada o rzeczach, których nienawidzi robić. To jest dosłownie to. Nienawidzę autobusów. Dlaczego? No bo się na nie spóźniam. Po pierwsze zapominam, po drugie nie lubię za bardzo jeść na mynie. Jesteśmy w 7 minucie. Dwa punkty... jakie wymieniła, są problematyczne, dlatego że ona się na nie spóźnia. Kurwa, ona ma mało tych rzeczy, co nienawidzi. Ogólnie nienawidzę chodzić po schodach. Mogę robić trening, to wszystko. Helna! Przyglądać się ludziom, oto moja rozrywka. Jerzy Sztur. O Jezus, ja tak samo mam. Uwielbiam patrzeć na ludzi. Czasami biorę sobie kocyk, kawusie. Albo jakąś no, herbatkę częściej, ale jak na przykład idę z moim przysłupą na kawkę, to często właśnie kawkę pijemy. Uwielbiam patrzeć na ludzi. Uwielbiam się przyglądać, jakie są ich zachowania, jak się, co robią. Tak. Co robią biedaki. I love watching poor Polaks. Lubię obserwować, jak ludzie żyją swoim życiem, tam co robią i tak dalej. Biedne? Nie wiem, że tutaj chodzi raczej o takie normalne, nie? Ale w kontekście tego filmu to tak wygląda, nienawidzę tego, wszystkie po prostu rzeczy, co robią ludzie, tacy normalni, poza tym jedzeniem. I tak nagle lubię obserwować ludzi. A jak wyglądałby twój dzień, w którym robisz rzeczy, których nienawidzisz? Wstaję, włączam streama, Jacek. Albo raczej... Wstaję. Otwieram oczy. Żartuję! Jazda kurwa! Życie jest Nobelon! Kocham life! Kolejną aktywnością, za którą nie przepadam, jest prasowanie. Mamy na szczęście suszarkę, więc to nam dużo ułatwia. Często na przykład po tym, jak wyciągam rzeczy z suszarki, to daję szybko na wieszak, żeby same się wyprasowały. Kurwa, tak patrzę i nie jestem pewien. Czy to prawda? Jakby nie ma niczego szokującego w tym, że ona by robiła swoje pranie, no nie? Nie ma czegoś takiego, że to nie jest szokujące,
Ale mam jakiś taki, kurwa, taką wątpliwość gdzieś zaszytą w głębi i nie wiem, czy to już jest przez te żarty wszystkie, nie wiem. Kolejną aktywnością jest granie w gry. Ja, moi drodzy, nie jestem gamingowa totalnie. Jak ja nienawidzę tej rozrywki! Nienawidzę jej! Cancelled, kurwa. Verse of is over. Przychodzi czas na takie rzeczy, których najbardziej nienawidzę robić, czyli nienawidzę zimnej kąpieli. Wersow nie lubi się myć. Jest taka jak ja. Dzięki. No przecież widać. Robię rzeczy, których nienawidzę przez cały dzień. Myjcie. Wejdę, tylko że tego nienawidzę, do wody zimnej z lodem. Dobra, dajmy na to. Wydaje sobie, że muszę wytrzymać minimum 20 sekund. Wow. Dobra, nie czuję wcale, że to jest... Oż, kurwa mać. Dawaj! To mnie tak doszło do mnie teraz, że to jest człowiek prawdziwy i ona to robi. Wiecie, o co chodzi? Doszło do mnie, że ona... Że to był projekt cały, nie? Teraz mi jakoś to olśniło. Że ona jest człowiekiem i ona... Mam sonder. Że oni to rozpisywali, zastanawiali się, co zrobić. I ona powiedziała, dobra, ale tylko 20 sekund. I oni się ustawili, włączyli tam ten... Ktoś timer musiał wyjąć. Wiem, że mogłam się zanurzyć posąd, ale tego nie zrobiłam, ale dlatego, że po prostu mogę. Tak sobie postanowiłam. A, no i chuj. Chuj mam w dupę wszystkim w takim razie. Po prostu. Mogłam, to zrobiłam i chuj. Chuj wam do tego wszystkim, widzowie. Będziecie się, kurwa, przypierdalać, a ja po prostu mogę. O nie, ona nie... Co to jest? Indeed. Co to jest? No tak, bo ona... O Jezu. O kurwa. Mix. Tonik. Oczywiście tonik marki, wiecie jakiej, brand made for shop, żeby tam nie wpierdolić się przypadkiem na jakiś deal, bo Schweppes to chyba jest Coca-Cola, nie? Co tam, chałwa? Znaczy to obrzydliwe jest dla każdego człowieka. Mnie nikt nie namówi, żebym z nim poszła na horror, byłam zarazem i od tamtego momentu tak strasznie się bałam, że wyobraźcie sobie... Schweppes to Schweppes, no i chuj, no i zostałem wyjaśniony. Cancel. No ale stwierdziłam, że skoro nienawidzę tych horrorów, no to zdecyduję się oglądnąć choć trochę. Obejrzy choć trochę. Wcześniej. W ogóle, kurwa, oni mają poduszki ze sobą. Tak się lubicie naprawdę aż. Ton hałwy i czekoladę taką studencką, której też nie lubię, bo jest z rodzynkami. Uwaga, uwaga, takiego toniku to ja już nie próbowałam was, nie wiem, was 10 lat. Nie popijaj hałwy tonikiem o 3 w nocy oglądając horror. Dokładnie, tak. Masterpiece, dzięki za siódemkę. Ja się zgadzam, nie popijaj hałwy tonikiem o 3 w nocy. Nigdy. Te horrory zawsze zaczynają się w ten sam sposób, że zawsze jest taka umroczna piosenka na początku. Jest horror, jest... Niby ja wszystko porodka, strasznie. On rozgryzła to. Czekajcie, to było na... Okej, okay, Netflix to jest, bo już myślałem, że jakiś VLC jest odpalony, bo tak trochę wygląda, jakby jakiegoś takiego VLC tutaj miała odpalonego i miałem taki moment, wiecie, że jednak coś łączy nas wszystkich głęboko, że coś w głębi duszy jednak nie wyzbyła się wszystkich biedackich nawyków. Najgorsze są z dziećmi horrory, nie puszczajcie mi z dziećmi horrorów. Dobra, może to już wyłączmy. Ale ona... Nie lubię takich rzeczy. Nie, nie, dobra, koniec, już. Nie, to ja, mi już wystarczy. Serio, już mi wystarczy tego. Zaraz zaczniemy naszą wędrówkę rurą, która prowadzi do oczyszczalni ścieków. Dobra, Zianie, i tak idziemy, dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Kurde, szkoda. Wejdź. Cykam się, nie, już cykam. Także tak wyglądał mój dzień, w którym robię rzeczy, których nienawidzę. Powiem wam szczerze, że do kilku rzeczy z tej listy, którą wam dzisiaj przedstawiłam, do których się przekonałam. Niesamowite to jest, że się przekonała do niektórych z tych rzeczy. Boję się. Dajcie znać, jakich wy rzeczy nie lubicie robić i co wam sprawia największą trudność i czego nienawidzicie. Mnie ciekawi, co nie lubią ludzie. O, te hejty, hejterzy są w komentarzach. Ten moment, kiedy dowiadujesz się, ile Werka nie lubi rzeczy takich jak ty. Same, same. Ja kiedyś nienawidziłam makowca, a teraz to moje ulubione ciasto. Wiadomo, wpierdalacie makowiec, no to makowiec ojebany, nie? Czerwona 60. Klasyk. Boty? Nie, no to ludzie są, to ludzie. To akurat, to może ci nie... To tak wygląda w innym świecie. I tutaj jest na przykład... To będzie genialny odcinek. Niku, jak ja uwielbiam cię oglądać. Jestem twoją fanką. Cudownie wyglądasz.
No i to na przykład fajnie. Werka, uwielbiam twoje filmy, każdy oglądam, bardzo fajny odcinkę. Pozdrawiam. Wielki szacun, Werka, za ten odcinek. Ja również oddaję szacunek. Ja oddaję szacunek jej, że dała radę pojechać autobusem 3 przystanki. Też nie lubię horrorów. Fajny odcinek. Lubię cię oglądać, bo nagrywasz fajne, nie uwierzyłbym, ciekawe, rozrywkowe odcinki. Lepiej mi się będzie oglądać szwagrów niż ekipę Freeza. No a ja to wiedziałem od zawsze, że tak by było akurat. Widać białe? Widać. Trochę się zmroził. O kurwa. Uwaga, prezentuję ogórka. Nie jest źle, nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Już powoli się topi, już topi się powoli, więc... To dla czatu Jaceks. O! Ale nie chrupię teraz, co jest kurwa? Ja już po prostu lodowaty. Kurwa, właśnie. Jest lodowaty i nie chrupie. Jest najgorszy. Słyszeliście? Jest taki kurwa... O! Było. O! Spacik. Pachyk jest w środku. Okej. Okay. Sprawdźmy tego, który leżał na lodzie, na kostkach lodu. Ten nie pęka nawet. Nawet nie pęka, jak się go gryzie. No, ten jest już zmrożony. Ten już jest zmrożony. Ale jest zmrożony. Nie, tego nie chcę. Tego zostawię na jutro, na czwartek. Kupujcie lody Jaceks już niedługo w każdym sklepie sieci Biedronka. Naturalny skład, zero ubarwiaczy, zero konserwantów, czysta konserwa. We współpracy z firmą Krakus. Gwarancja smaku. 1965 rok. I cóż więcej wam mogę powiedzieć. Dzięki za dzisiaj.